Witajcie, jestem Michał Onflina, a to jest... Co to takiego w ogóle jest? Natomiast to powrót do moich filmów z gier. Zapraszam Was na odcinek poświęcony zajebistej gierce, którą widzieliście w moim ostatnim filmie. W ostatnim filmie, który ukazał się w sieci 14 sierpnia 2014 w czwartek. Tą grą jest Mindtest. Oferuje on wiele różnych ciekawych trybów. Co ciekawe, możemy zmieniać zupełnie wariant gry pomiędzy zwykłym Mindtestem, a na przykład Minimal Development Test, czyli jakby trybie, dzięki trybowi gry przyjaznemu twórcom modów, którzy mogą sobie dewelopować własne mody właśnie w grze. Oraz testowym trybem fiveserve.net, zaprojektowanym przede mnie, na razie nie jest jeszcze w pełni funkcjonalny. Zatem wróćmy na czystego Mindtesta i pokażę Wam pieseł, I'm gonna kill you. Wybaczcie pieseła sąsiadów, niestety już tak z nim bywa. Aha, mam nadzieję, że mój mikrofon działa. Raz, dwa, trzy. Okej, działa. I głos z pulpitu, mam nadzieję, że też działa. Pięknie. A zatem możemy sprawdzić, czy mój ulubiony serwer działa. Testowałem noobów, wchodząc z konta Stefan Żeromski na niektóre serwery. Generalnie gram z konta Ventrilov. Wow! Jeden z moich ulubionych serwerów działa. Zajebiście, możemy wejść do gry, w której nie byłem od kilku dobrych dni. Odpalę Wam muzyczkę, żebyście sobie posłuchali i żeby Wam się nie nudziło. Wybaczcie, Mindtesta lubi się czasami zwieszać, w sensie Windows wykrywa, że on się zwiesza podczas uczenia serwera. W praktyce on się nie wiesza. No tylko Windows tak głupio wykrywa. Tutaj mamy taki napisany krótki... krótką wiadomość. Tutaj jest jakby taka parcela, na której mieszkam ja, janusz.medium.craft.pl oraz Szymon, który w Mindteście nosi nazwę Computerized Craft. W praktyce w Mindteście nazywa się Noczu.pl. Tutaj tak zacząłem to ogradzać. Tutaj jest fragment nieposiadłości. Czyli Mindtesta już widzieliście, więc z pewnych rzeczy nie będę Wam wyjaśniał, na przykład działania mod API. Zobaczę, Blitzpika, czy tam nie ma kogoś godnego uwagi. Nie, okej. Okay. No to dzisiaj sobie zrobimy odcinek taki single playerowy. Znaczy single voice'owy. Jak to można by było inaczej przerobić. Aha, bo to będzie ogólnie zategowana. Bo tutaj mam taki pomysł. Ogólnie trzeba było Wam wyjaśnić, jak działają tutaj kuboidy i tak dalej. A zatem chodźmy na spawn. To jest ten serwer, który widzieliście w prezentacji Mindtesta. Tu jest właśnie ta tabliczka. Właśnie tabliczka, która była z napisem tam pobierz swojego własnego Mindtesta już teraz. Aha, w dodatku nie gram na standardowym texture packu Mindtesta, tylko gram na Sfax Bedacraft, jak to się tam nazywało. Jeden z bardziej zajebistych texture packów, jakie wprowadzono do Mindtesta. Bardzo fajny jest zrobiony, ponieważ nawet nie widać na tym klocku pikseli. No. Aha, co bym sobie zrobił? Przerzucę się na tryb Mindtesta, a nie będę w trybie
desktopowym. Albo nie, to zrobię. Panowie, przecież ja mam takie narzędzia, że mogę sobie przybliżyć to, jak już się nawet MyTest uruchomi. Teraz macie rozkminę, o czym mówię. A mianowicie mam teraz rozkminę nad tym, czy będę nagrywał w trybie z paskiem startu i obramowaniem okienka, czy w trybie pełnoekranowym. Będę nagrywał w trybie pełnoekranowym, przybliżę sobie to potem w programie profesjonalnym, z którego korzystam do obrabiania filmów. No. Zatem, co to ja chciałem? Chciałem wam pokazać, jak działa system kuboidów, prawda? No tak. Najpierw trzeba odnaleźć sklep, w którym sprzedają moduły, dzięki którym można kupować kuboidy. Powiem tak. Zamiast demonstrować na razie, jak działają kuboidy, to zademonstruję wam, jaka jest okolica spawn. Dodajemy spawn. Na każdą stronę są ulica pociągnięta. Tabliczki działają w ten sposób, że jak na nie się najedzie, to się w lewym górnym rogu tutaj pokazuje wiadomość, która jest na tabliczce. Nie ma tak, jak jest w Minecrafcie. Tutaj jest teleportownia. W teleportowni możemy się, jak już sama nazwa mówi, teleportować. Do mnie, jeżeli byście chcieli się teleportować, to wchodzicie tędy. I, o ile się nie mylę, w ten teleport, nie, ten, klikamy Souls. Jesteśmy teraz w strefie, do której mam blisko i przez którą strefę przechodzę do swojego domu. Po prostu klikamy, jak wchodzimy w teleport, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy pozycję, w której ma nas teleportować. Tak działa teleport. Fajna sprawa. Na górze teleportowni jest zrobiony sklep, w którym możecie kupić na przykład łóżka, stoliki, fotele w różnych kolorach tęczy. Jak klikniecie na skrzynkę, to ukazuje się wam bardzo fajne GUI, w którym pokazywana jest ilość waluty mindtestowej. Są dwa rodzaje waluty mindtestowej. Mine Knight i jeszcze jest waluta złota. Waluta złota, a tutaj jest Minecoin. I działa to w ten sposób, że jeżeli posiadamy w ekwipunku odpowiednią ilość tych Mine Knightów bądź Minecoinsów, tak jak jest pokazane właśnie w tym polu, czy w tych polach tutaj naokoło, to klikamy Exchange i wtedy do naszego ekwipunku automatycznie jest dodawany item i z naszego ekwipunku jest automatycznie odbierana odpowiednia ilość tych monet mindtestowych. Widać, można sobie kupić w dowolnym kolorze niemal każdy item. Wyżej jest taki jakby balkonik. W tym miejscu było nagrywane tło do mojego filmu właśnie o Mindteście, w tym fragmencie, co ja się wypowiadałem. Fajny set głosu z dnia poszta. Dobra, schodzimy. Mindset jest ogólnie bardzo fajną, zaawansowaną grą. Może nawet tak jak to jest w modzie Red Power byłym i teraz Project Red, można ciąć klocki na mniejsze klocki. W ten sposób są zrobione schody. Schody to nie są tak naprawdę jakieś tam i tam, tylko tak naprawdę to są pocięte klocki. Tak samo jak tutaj te barykady. Przydasz inna tutaj klocki na serwerze. A jest nawet kibel. Dobra. Drzwi są niekiedy bardzo fajne. A. Czasami się bugują, no bo wiecie, to jest gra zrobiona przez niezależną ekipę deweloperów, a nie przez zawodowych programistów jak w Mojangu. Oczywiście, czasami ci deweloperzy niedawno są zawodowymi pracownikami, na przykład w innych firmach, a dorabiają sobie, znaczy nie dorabiają, po prostu w wolnym czasie programują Mindtesta. No oczywiście, tak czasami jest, ale w większości są to wolontariusze i niezależni deweloperzy, którzy tworzą sobie po prostu Mindtesta. Im się to podoba. Miasto jest ogromne, jak widzicie. Wszystkie te budynki wybudowali gracze. Łącznie z tym wielkim wieżowcem.
którego widzę po raz pierwszy. Rzadko się zapuszczałem w głębiny tego miasta Mindestowego. Jakieś przejścia. Ha! No to będzie w takim razie odcinek zwiedzaniowy. Dungeon Club, welcome. O, zapierdzielone drzwi. No sakra. Będę mora przeskoczyć. Te drzwi są zabezpieczone. Ale możemy się dostać do wieżowca. Chociaż w teorii on był zamknięty. Tu jest taka stara winda, a to jest już nowsza winda. Tu jest udostępniona zamiast skrzynka, udostępniona jej chest, o, w ten sposób. Aha, ten wieżowiec to tak naprawdę jedna wielka plantacja. Dobra. Tylko dlaczego te piętra są minusowe? Ktoś widocznie postawił pierwszą windę u samej góry. No i tak wygląda plantacja zorganizowana przez użytkownika CX384, którego widzicie tutaj. Bo jest właścicielem tego terenu. Bardzo fajnie, że jeżeli jesteśmy na jakiejś parceli, to widzimy właśnie w tym miejscu użytkownika, właściciela tej parceli. Dzięki czemu wiemy, kto jest użytkownikiem i właścicielem parceli. Oraz widzimy, czy dany teren jest przez kogoś zajmowany, czy też nie. Fajna sprawa. Dobra. Co by wam tu teraz pokazać? Wow, ale niesamowite drzewo. Pierwszy raz je widzę. Tak długo gram na tym serwerze, około ponad 2 tygodnie, a cały czas siedziałem tylko w moim miejscu. No tak. To jest serwer angielsko-niemiecki, że tak to ujmę. Są dwa języki, angielski i niemiecki. Ja niemieckiego nie znam na tyle dobrze, żeby się w tym języku komunikować z innymi graczami tego serwera, dlatego komunikuję się generalnie w języku angielskim. A z moimi kumplami z Polski komunikuję się po polsku, ale to na TeamSpeaku. Na TeamSpeaku moim rzecz jasna. Bo nie będę nikomu tam chodził na TeamSpeaka i nabijał po Polaku. Tak wygląda to drzewo. Z zajebistym domkiem tutaj zorganizowanym. Fajnie to wygląda, naprawdę fajny projekt. Janusz ostatnio mi zgłaszał, oczywiście mój kuzyn, że mamy sadzonkę takiego drzewa i możemy sobie je zasadzić. A co tutaj robi woda? Oh my goodness. Ale jajka. Co to takiego jakieś... A to co za wieżowiec? Też coś niesamowitego. Tamten wieżowiec to się chowa. Przy tym. Jak już mówiłem w prezentacji Mindtesta, Mindtest jest nieograniczony we wszystkich wymiarach. Także w górę i w dół. Dlatego możemy budować tak wysokie wieżowce, jak sami tego chcemy. I możemy budować takie kopalnie, jakich jeszcze świat nie widział. Możemy budować tajne bunkry Hitlera, jakieś tajemne, podziemne laboratoria, fabryki, niesamowite rzeczy, miasta podziemne nawet. Bo świat jest w Mindteście tak nieograniczenie duży, że naprawdę to jest aż dziwne, że świat jest taki nieograniczony w takiej grze. Oczywiście, limit jest nałożony, to jest 312 tysięcy bloków w każdą stronę. W lewo, prawo, w przód, w tył, w górę i w dół. Dlaczego ta drabinka nie ma żadnego wyjścia? Pójdę sobie tą drabinką. No bo ta drabinka tak naprawdę biegnie w konarze drzewa, nie wiadomo gdzie. Znaczy wiadomo, ale nie wiadomo czemu się nagle urywa w jakimś dziwnym miejscu. Dobra, zejdziemy sobie trochę na dół. IP serwera po pierwsze widzieliście, a po drugie wsadzę wam je do opisu. Nie, że to jest jakieś tam promowanie, ale bardzo bym chciał, żebyście sobie zobaczyli ten serwer, bo jest niesamowicie zajebisty. Jedyną jego wadą jest to, że właściciel hostuje go na własnym komputerze biurkowym i załącza go
Generalnie tak od 15 godziny do 23. No i wtedy na ten serwer wbija cała plejada. Nie, w Mindtestie nie ma noobów. W Mindtestie są tylko ci, którzy lubią open source. I co, zdziwieni? W Mindtestie nie ma noobów? Naprawdę? No i jeden na 100 tysięcy znajdzie się noob, ale tak naprawdę w Mindtestie generalnie nie ma noobów. Bo tutaj nie ma tylu dzieci 8-letnich i 7-letnich, co w Minecrafcie. Przypuśćmy na serwerze SKKF-a. No, tepaj, o, jestem. Dobra. Jeszcze jedna sprawa w sprawie lagów. Lagi występują w Mindtestie, a to nie jest dlatego, że serwer jest daleko, tak jak na przykład mój jest w Kanadzie, tylko że Mindtest nie napisuje świata w formacie tam jak Minecraft, czyli w jakichś dziwnych plikach, tam w wielu plikach, jakie są zapisywane w katalogu świata, tylko tak naprawdę świat Mindtesta jest jedną wielką bazą danych w formacie SQLite. O, pudełko donacyjne. Cobblestone. My goodness. Dobra, wsadzę mu, niech się trochę pocieszy. Ale już nie mogę z tego pudełka nic wyciągnąć. Krok to jest właściciel serwera. Piętra 1 do 4. 10 do 13. 13 pięter? Okej. Co, to już jest szczyt wieżowca? Wow, ale szybko się dostałem na samą górę. Fajny domek tam jest. Taki fajny, taki, tu jest taki drzewo i tak dalej, taki ten, a tu jest taki spokojny domek tam. Ktoś wybudował jakiś graczu. Wow, wie ten, balkon. Wieżowiec chciałem powiedzieć. Też chyba miał być balkon. Wow. Wow! Moje serduszka. Jeb, o nie. Jebam o ziemię. Okej. Ale tam pójdę w stronę tego wieżowca. Zaskakują fajne wiadomości zaraz po śmierci. Ventrilov nie uwierzył w to, że Ziemia jest okręgiem. Odpłynął za daleko. Oczywiście to nie są takie wiadomości jak w Minecrafcie, adekwatne do przyczyny śmierci. Przypuśćmy tam, Maciek z klanu utonął. Przypuśćmy tam, Rysiu z klanu spadł z wysokości i tak dalej. Ale wiecie, to jest gra rozwijająca się, pisana przez niezależnych deweloperów, na licencji open source, która jest otwarta dla każdego. A nie tak jak Minecraft, pisana przez jedną organizację i na całkowicie jednym kodzie źródłowym. Dobra, trzeba odnaleźć wieżowiec, w którą stronę on był. Chyba tam. Tak, tam. Cotton Parkway. Ale fajnie, czy twój dom jest niezabezpieczony? Złóż swoje dane w banku. Ha, ha, ha. Ale jajka. Dobra. Zorganizowali sobie przechowalnię itemów. Niezły pomysł. Tu jest drzewo. Tu jest wieżowiec. Gdzie jest drugi wieżowiec? Trzeba go będzie nalokalizować. Tu jest. A ja skoczyłem. Tylko skoczyłem w którą stronę.
Wiecie, to nie jest tak w Minecrafcie, że jak skoczymy do wody, to nie utoniemy na pewno. W Mindteście jest w ten sposób zrobione. O, są moje kości, hałasuję tu. I odzyskam moje itemy. Kości to jest item, który spełnuje się po śmierci. I zawiera wszystkie wasze itemy. Kości działają w ten sposób, że tylko wy je możecie wyjąć. Każdy może je otworzyć. Na niektórych serwerach jest ustawione w ten sposób, że kości świeże, czyli zaraz po śmierci, na przykład godzinę po śmierci, czy 5 godzin po śmierci, one się stają nieświeże, one się stają wtedy stare, tak zwane, old bones. I jeżeli już są stare, to można, to każdy gracz może z nich wyciągnąć wszystkie te rzeczy, które w tych kościach są. To jest dosyć też fajną sprawą. Zobaczymy, jak będzie na VF serwie. Bo nie wiem, czy wiecie, drodzy widzowie, że zamierzam zrobić swój serwer na Mindteście. VF Serw 2014, taka będzie jego nazwa. No. Teraz wam pokażę szybki środek transportu, wagonik. Jeżeli raszujemy w jego przód łapką, fapką, to możemy jechać szybko. Oczywiście pojawiają się czasami lagi w Mindteście, jak widzieliście teraz. Ale to są lagi właśnie tej bazy danych, która operuje wszystkimi danymi wszystkich graczy, którzy są na serwerze. Listę wszystkich graczy możemy zobaczyć, co wpisują z komendą ukośnik status, którą zaraz zobaczycie. Tak naprawdę są tylko teraz trzej gracze, Fabri, ja i Zajtum. Wagonik się zatrzymał. Wagonik niszczymy naciskając Shift i dalej przycisk myszy. Mało graczy, ponieważ serwer był nieczynny przez kilka dni, chyba przez dwa dni był nieczynny. I wszyscy gracze przeszli na serwer gracza o nazwie Sol. Który tutaj ma swoją wieś, a założył sobie własny serwer. No, widzicie, tak czasami wagonik odjeżdża trochę na bok przy zakrętach. Czasami również lubi się zbugować. A co, to była jakaś kopalnia, czy co? Czy tunel? Włow. A zobaczmy, co to takiego. Ale zapierniczamy. Jakaś kopalnia niechybnie. Albo tunel. Ktoś się napracował. Czy to była jakaś kartka, czy co? Ryan 564. On jest właścicielem tych czanków. Świat Minecraft jest zbudowany z czanków, tak jak w Minecrafcie. Ej, nie status, tylko show area. Jeżeli piszemy show area, widzimy, kto jest właścicielem danego czanka i widzimy jego, ten czank, jaki jest podświetlony. Działki możemy wykupywać dzięki właśnie wykupywaniu czanków za pomocą stawiania bloku o nazwie Land Rush, Land Claim. Land Rush, Land Claim. No, tak to powinno być po angielsku, ale w szkole nie jesteśmy, a są jeszcze wakacje. Tutaj jest Land Rush, Land Claim. To jest bloczek, który jak postawimy, to on znika, a teren, na którym stoimy, staje się nasz. Żeby przejść do domu, możemy nacisnąć bardzo fajny przycisk. Nie ten, tylko ten. Go home. I
znajdujemy się w pozycji, w której ustawiliśmy dom. Pozycję domu ustawiamy sobie na przycisku tym. Set home position. I potem, jak chcemy się tepnąć do tego domu, to klikamy ten przycisk i się tepamy w ogóle na nasz dom. Fajna opcja, szybka w użyciu. Co to? I tam mów nie ma, czy co? Szkło potrzebuje, szkło potrzebuje, szkło potrzebuje. Gdzie jest szkło? No właśnie. Ktoś mi po prostu zapierdolił szkło. Jadę windą w tej chwili. Winda jest taka fajna, że drzwi się same w niej zamykają. Jadę do magazynów, w magazynach mam szkło. W piecykach. Tego szkła trochę jest. No tak, co ja teraz zrobię z tymi wszystkimi itemami? Plecaki są fajną opcją w Mindtestie. One są na tyle dobre, że po waszej śmierci, jeżeli stracicie itemy i itemy wasze są w kościach, to plecaki cały czas są na was. Rzeczy w plecakach są takie jak w Enderchestie. W dodatku plecaki rozszerzają ekwipunek o dodatkowe pola. Zobaczcie. To są pola, o które jest dostrzeżony ekwipunek. Plecaków nie możemy z siebie zdjąć, dopóki ich nie opróżnimy całkowicie. To jest trochę głupie. Na przykład, przypuśćmy, chcemy dać plecak pełen kobla do jakiejś skrzynki, ale niestety musimy najpierw ten kobel wypróżnić. Dlatego to jest takie trochę mieszane. Ale oj tam, oj tam. I ten kabel musimy najpierw wypróżnić do ekwipunku, a potem dopiero do skrzynki. Dlatego trochę jest takie to niefajne. Tu ja sobie grasę przełożę. Jak widzicie, itemy trochę się przekładają. Co jest właśnie przez tą bazę danych nieszczęsną spodowana. Siema Julian, przywitaj się z widzami. Cześć. Właśnie z widzami gramy sobie w Mindtesta. Tak, na serwerze mindtest.ntdll.net. No. Chcesz do nas dołączyć? O, spoko. No to bi. Dobra. Nie ma to jak granie wspólne z widzami. A w praktyce ja gram i pierdzielę przez pół godziny, a widzowie patrzą. Przez pół godziny. Na jakim serwerze? Napisać ci IP? No. Okej. Okay. Widzę, że jesteś sam. Na kanale? Tak. Mindtest.com chyba, albo .net. Spróbuj. Czy .com, czy .net. Connecting to server. To spróbuj net. Okay. No i tam ci się nie przekładają, co się stało? A, odbugowało się. Czasami, drodzy widzowie, są bugi i trzeba chwileczkę poczekać, zanim się itemy wasze przełożą, albo spróbować przełożyć kolejne port? Itemy. Port? Zwykły, 30 tysięcy. 30? 30 tysięcy. Aha. 30000. Pochodnie sobie zostawię. Te planksy sobie tutaj przełożę. No, kropka net działa. No, też tak myślałem. Za chwilę, drodzy widzowie, pójdziemy sobie pościnać drzewka. Aha, jeszcze w jakimś piecyku mam itemy. Tak. Sam tam grasz? Sam znaczy bez kumpli, ale kilka graczy jest. Ja już zbijam. Okej. Okay. Jedziemy do ogrodów. Ogrody to jest inwestycja wspólna moja i Janusza. Jest to platforma, nie obywatelska,
postawiona gdzieś w przestrzeni powietrznej nad naszą bazą. Czemu to nie stoi równo? Powinno stać gdzieś tutaj. A nie, jeszcze to muszę tutaj postawić te blotki. O! O, Julian dobił, jak to miło. Zepsuj. To ty sam zbudował. To są jednak są ludzie na serwerze. Serwer mam. I... To jest... Bo... Gdzie jesteś, na spawnie? Tak. To cię muszę zaprowadzić, gdzie my mieszkamy. A to jest jakiś kogoś serwer, czy twój? To nie jest mój serwer. To jest serwer Kroka. Krok jest swego rodzaju kolegą z forum Mindtesta. Zaraz, przyjdę i przeprowadzę cię do naszego domu. No, Julian, jak to miło. Dobra, teraz idziesz za mną. Tędy. I chodź do tego teleportera, jeśli nie mylę tego. Tak. Jak wejdziesz, to kliknij ten przycisk Souls. Ja? Wejdziesz i kliknij prawy przycisk. I kliknij takie Souls. No, okej. Okay. I teraz idziemy. Tędy. Lejka widzę. Zniknąłeś mi. Tu jesteś. No, tu jestem. Okej, okay, idziemy za torami. I zobaczysz naszą posiadłość. Ale to już w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.